Cześć, witajcie, witam was w kolejnym filmie u mnie na kanale. Moi drodzy, T44-100, za jego sterami czuję we mnie pieniądz, który nie pierwszy raz u mnie zresztą na kanale się pojawia. Mapa piaszczysta rzeka, bez artylerii, losowanie na szóstki, bardzo, bardzo dobre. No i zobaczymy, jak nasz bohater to losowanie wykorzysta. Warto zwrócić uwagę na bardzo, bardzo dziwny rozjazd naszej drużyny. Tylko pieniądz przyjechał na środek i będzie sam musiał mierzyć się tutaj z przeciwnikami. Zwracajcie uwagę, jak rozjedzie się reszta naszej drużyny. Moi drodzy, T44-100, pojazd, o którym robiłem materiał kilka miesięcy temu. Jakoś chyba w styczniu roku 2019 pojawił się film o nim. Premka, której mi brakowało, którą sobie zakupiłem kiedyś w dobrej cenie z okazji bodajże czarnego tam piątku czy czarnego tygodnia, coś takiego, ale kupiłem go po przecenie chyba 50% i to był bardzo dobry zakup, bardzo przyjemny czołg średni. Mi osobiście bardzo odpowiada. Zresztą robiłem nawet, oglądałem niedawno sobie ten swój film, który zrobiłem parę miesięcy temu. Wiemy, że zmienił się matchmaking, 8 losuje je zdecydowanie lepiej, o wiele częściej trafiamy na tiery swoje, rzadziej na dziesiątki niż jeszcze to było parę miesięcy temu. Ja wtedy w tamtym filmie właśnie ogólnie chwaliłem tę maszynę, tylko mówiłem, że jeżeli powiedzmy rzuca nas na swoje tiery, to się gra bardzo, bardzo przyjemnie. Gorzej troszeczkę jak rzuca na te tiery dziesiąte, takie z wieloma ósemkami, ale jeżeli już wtedy mówiłem, że przy odpowiednim losowaniu ta maszyna jest dobra, to teraz jak te losowania się poprawiły, to i przyjemność z gry tym czołgiem powinna wzrosnąć. Parę tygodni temu po raz kolejny trafił on do sprzedaży. I jeżeli w przyszłości zastanawialibyście się nad tym, czy T44-100 jest premką, którą można sobie spokojnie zarabiać, szkolić załogę, to jak najbardziej jest to pojazd bardzo, bardzo uniwersalny. Od taki typowy przykład czołgu średniego. Tutaj pieniądz bardzo ładnie sobie gra na środku, na tej góreczce. Już naklepał 2300 uszkodzeń. Fakt faktem, no też stracił ponad połowę hapsów, więc musi coraz bardziej zacząć pilnować się, żeby nie wyparować. Wyjeżdża KW-3. Na szczęście się Dinga strzela w ogóle nas za 300, więc zastanawiam się, co to ona ma tutaj za działo, że odbija się od nas pociskami za 300. Nie ma tu na pewno 122, teraz T34-85M wyjeżdża. W ogóle pieniądz olał tą KW-3, skupił się, żeby dobić tego meda tieru 6. Seria dingów z jednej, jak i z drugiej strony przeciwko temu Heavikowi. Kolejny strzał w M6, mamy już 5-1, więc bitwa bardzo, bardzo jednostronna, a mimo to nasz bohater już ma 3237 uszkodzeń zrobionych i jeszcze sporo czołgów jest tutaj do poobijania. KW-3 zbiera już coraz bardziej, przełączył się na pociski odłamkowo burzące, nie mógł uszkodzić naszego bohatera, to przełączył się na burzaki, 7-2, 3780 uszkodzeń własnych, 654 uszkodzeń po asyście. Mamy tu jeszcze teraz bokiem VKP, która totalnie nas ignoruje, ale musimy pamiętać, żeby nie wywalić się gdzieś ewentualnie pod jakiegoś SU, który mógłby nam zrobić krzywdę. Testo trójki również nie było widać i teraz udało nam się zaświecić Tygrysa pierwszego, 4018 uszkodzeń, 2375 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, a przypominam, to nie jest T54 mod 1, tylko T44-100, czyli czołg, który ma jednak słabszy pancerz. Owszem, te kąty coś tam robią, ale nie możemy od niego oczekiwać, że będziemy dingać tak jak ta druga radziecka maszyna, a mimo to przy takim losowaniu też i odpowiednim ustawianiu się, wystawianiu bardziej wieży, pieniądz pozwolił, żeby coś tam udało się podbijać. Bardzo ładnie zgęszony Tygrys pierwszy, podfarmiony, pozwoliliśmy również pofarmić go naszym sojusznikom, dzięki temu mamy 4766 uszkodzeń zrobionych, 1406 uszkodzeń po asyście. Wyjeżdżamy teraz Libertę bokiem, ale nie udało się go przebić, będzie kolejna próba, tym razem już pykło. Dobija go 53 TP, mamy 10-3, 4979 uszkodzeń zrobionych, 1406 uszkodzeń po asyście i ciśniemy dalej. Wynik bardzo, bardzo jednostronny, mamy teraz dożynki, dwa czołgi od nas skapują bazę, kompletnie tego nie rozumiem, bo przy takiej dużej przewadze można spokojnie sobie zamknąć teraz wroga, pofarmić go, widzimy SU-152 i drugiego radzieckiego TDK jeszcze. Dobra, widać go, ale jest w innym miejscu. Su potężnie pobrywał. Jest Progetto.
Niewielki przestrzał był na bok jego wieży, ale Progetto się wycofał. Jest teraz FV4202. Strzał na dużą odległość, bez pełnego skupienia. Nie udało się trafić. 57 sekund do końca kapa. Tracimy jeden czołg, mamy 10 do 5. Jest Su. 53 TP dobija tego radzieckiego TDK po naszej asyście. Podbijamy sobie kolejne uszkodzenia właśnie po wsparciu. Teraz strzelamy za 234. No i walka z FVM 4202, który ma dobrą penetrację. Przyzwoity pancerz i w walce z T-44-100 nie powinien mieć większych problemów. Oczywiście Pinion używa amunicji premium, żeby nie dingać się od tych dziwnych kątów. I teraz już przy tej amunicji ze zwiększoną penetracją bez problemu tego FA dziurawi. W międzyczasie mignął nam tam gdzieś Progetto. 5479 uszkodzeń na liczniku. Wyjeżdża FV. Kolejny raz my w niego trafiamy. On nas ignoruje, walczy z innymi czołgami, które się tu znajdują. To jest bardzo dobre dla Pinionza. Dzięki temu, zobaczcie, sobie robi darmowy damage. No i teraz w końcu już przyjął uszkodzenia, ale dobija tego Brytola Premium. 6111 uszkodzeń widocznych, 1728 uszkodzeń po asyście, 3 fragi. No i jedziemy teraz dobić tego T-103, o ile damy radę, bo widzimy, że tam już jest wielu chętnych, żeby tego radzieckiego TDK sfragować. Wyjeżdża Pinion, strzela, dobija, wygrywa bitwę, 15 do 8, zerknijmy na screeny. Screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem Pinion uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską asa pancernego, do tego skauta, wsparcie, stalową ścianę oraz duży koliber. Moi drodzy, T-44-100, za którego sterami był nasz bohater w tej bitwie, uzyskał asysty 1728 uszkodzeń, a uszkodzeń własnych zrobił 6248. Doliczymy do tego 4 fragi i łącznie dało nam to 1828 punktów bazowego expa, więc bardzo, bardzo ładny wynik. Przepaść na tle reszty drużyny, chociaż tutaj należy pochwalić Leo, który zrobił prawie 3000 uszkodzeń. To jest też bardzo dobry wynik, 4 fragi, ponad 1100 bazowego expa. 53 TP Markowskiego, 1600 uszkodzeń również, no i KW Trójka nawet przekroczyła 1100 uszkodzeń. 38 strzałów oddanych, 32 trafione, 26 z penetracją, na te 6248 tylko 1023 uszkodzenia na dystansie powyżej 300 metrów, pokonany dystans ponad 2,5 km. Na czysto zarobione 198 tysięcy kredytów, expa ze wszystkimi bonusami wpadło 6773. Pinion, bardzo Ci dziękuję za podesłanie tej powtórki. Tak jak już mówiłem, T-44-100 w moim odczuciu jest to bardzo przyjemny czołg premium, bardzo przyjemny czołg średni. Jeżeli go macie, piszcie proszę w komentarzach, co o nim sądzicie, czy go lubicie, jeżeli tak, to za co. A jeżeli go macie i go nie lubicie, to co Was irytuje w tym pojeździe. Pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę, komentarzach, bo to jest potrzebne do poprawiania zasięgów tego filmu. Zachęcam również do zajrzenia w opis, tam macie link do mojego fanpage'a na fejsie, link do Patronite'a, jeżeli macie ochotę mnie wesprzeć. A na dzisiaj ja się z Wami już żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dzionka wszystkim, trzymajcie się, cześć!